Dzień dobry, Mateusz Bendysz, to jest program Strefa Twoich Możliwości. Witam Państwa z Galerii Piastów. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest wiceprezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Adam Babuśka. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Witam Państwa, witam Pana redaktora. Moi drodzy Państwo, 20 lat Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Panie prezesie, proszę o krótkie podsumowanie tego czasu. Panie redaktorze, 20 lat to jest bardzo dobry okres, w którym można odnieść się do efektów, które legły u założenia, u koncepcji stref ekonomicznych. I tutaj naprawdę możemy się pochwalić, myślę, że pełną realizacją tych podstawowych celów. Strefa w przeciągu tych 20 lat przyciągnęła mnóstwo inwestycji. Na terenie strefy już w tej chwili, w samej strefie, w firmach, które są na naszym terenie, pracuje ponad 15 tysięcy pracowników, a nie liczymy tu firm, które pracują na rzecz tych firm wokół. To jest blisko 9 miliardów nakładów inwestycyjnych i to też są tylko nakłady bezpośrednio na inwestycje, czyli fabryki. W gospodarkę zostało wiele więcej środków włożonych, tak? Dzięki temu ten rozwój gospodarczy uzyskał jeszcze większe środki niż przed chwilą powiedziałem. Generalnie te 20 lat to jest taki okres, w którym te strefy spełniły swoje podstawowe założenia. My właściwie z największym problemem, nie tylko ekonomicznym, ale i społecznym, prawie sobie poradziliśmy. Tak? W tej chwili bezrobocie jest naprawdę na dość niskim poziomie i wchodzimy w pewien okres zmiany. Zmiany podejścia do, nie tylko do stref, ale w ogóle do inwestycji i do tego, jakich inwestycji oczekujemy. Dla mnie strefy ekonomiczne to jest dowód na to, w jaki sposób świadoma polityka władzy publicznej może wpływać na osiąganie celów bez zachwiania rynku, ale odpowiednio kierując pomoc publiczną możemy osiągać założone cele, mówię, nie ingerując w sam rynek. Mówił Pan o tym, o tych terenach inwestycyjnych, mówił Pan o przedsiębiorstwach. Co jeszcze daje nam specjalna strefa ekonomiczna tutaj na terenie Legnicy? Strefy ekonomiczne generalnie kojarzą się tylko i wyłącznie z samą gospodarką i z ekonomią, natomiast tu wchodzi w ten obszar efektów działania strefy o wiele więcej obszarów. Tak? Obszary społeczne to jest coś takiego, co tak naprawdę jest podstawowym celem. Ekonomia jest tylko środkiem do osiągnięcia tych celów i tutaj strefy ekonomiczne też mają, a zwłaszcza Legnicka, duże pole do osiągnięcia. Legnicka strefa ekonomiczna działa na obszarze właściwie, który pokrywa się z działalnością wielkiego koncernu, tak, wydobywczego. I od samego początku to miał być pewien sposób na dywersyfikację tego potencjału gospodarczego regionu. I ja myślę, że jak z początku, na początku zarania byliśmy pewnym cieniem dla kombinatu, to wychodzimy z tego cienia zdecydowanie i właściwie już teraz możemy konkurować przynajmniej na rynku pracy z tym wielkim koncernem. A co zyskuje taki typowy mieszkaniec naszego okręgu? Co Legnicka Strefa Ekonomiczna oferuje takiemu dla tego przeciętnego legniczanina, polkowiczanina, lubinianina? Tak, plus rzeczy oczywistej i takiej podstawowej jak miejsce pracy i zatrudnienie. Strefa działa w różnych obszarach. Tak? My wiele działań w tych obszarach społecznych, w obszarze kultury prowadzimy, w obszarze sportu wspieramy organizacje pozarządowe, współpracujemy bardzo szeroko z uczelniami, ze szkołami z regionu i z samorządami. W tej chwili ta współpraca jest naprawdę zaawansowana i zaczyna być dość dobrze zorganizowana, a to jest wielki plus, żeby osiągnąć ten efekt współpracy tych różnych podmiotów. I tak jak już powiedziałem, cele ekonomiczne to jest jedna sprawa, podstawa to jest to, żeby region się rozwijał i żeby mieszkańcy właśnie chcieli być u nas, chcieli być z nami i znaleźli tutaj swoje miejsce na przyszłość. A mówił Pan o tej współpracy edukacyjnej. Na czym ona się opiera? Niedawno, to jest kwestia kilku lat, zaczął funkcjonować, bo to jest taki najbardziej jaskrawy przykład, zaczął funkcjonować pod naszym patronatem klaster edukacyjny. Generalnie ten klaster edukacyjny gromadzi mnóstwo podmiotów, między innymi te, o których mówiłem, plus kuratorium, Ministerstwo Oświaty, wiele uczelni wyższych i szkół średnich, a także partnerów biznesowych. W tej chwili w klastrze edukacyjnym działa już ponad 100 podmiotów i ta współpraca jest na bardzo wielu polach podejmowana, ale myślę, że to jest w ogóle osobny temat na osobną dyskusję, bo
bo akurat ten klaster edukacyjny, o którym wspomniałem, rozwija nam się tak najprężniej. W takim razie dziękuję Państwu za uwagę, dziękuję Panu za rozmowę. O klastrach porozmawiamy w następnym odcinku. Do widzenia.